Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Która pozycja jest jego nominalną? Dlaczego obecny trener GKS-u Katowice w jego piłkarskim życiu odegrał bardzo ważną rolę? I czy przed spotkaniem derbowym musi wyłączać telefon? O tym wszystkim i nie tylko w kolejnym wydaniu naszego studia porozmawiamy z wychowankiem GKS-u, a obecnie zawodnikiem GKS-u Tychy, Krzysztofem Wałkowiczem. Cześć. Cześć, witam. Krzyśku, póki co jesteś obok Łukasza Grzeszczyka najskuteczniejszym zawodnikiem GKS-u Tychy. Pamiętam taki sezon w Elanie Toruń, gdzie zdobyłeś 6 bramek i zanotowałeś 9 asyst. Na 90 minut widniejesz jako pomocnik. Tutaj do Tychów przychodziłeś jako lewy obrońca, natomiast w meczu z Polkowicami wystąpiłeś na lewej stronie pomocy. To jaka jest w końcu ta twoja nominalna pozycja? Odpowiedzi tam, gdzie ustawi cię trener, nie akceptujemy. Jak dla mnie na pewno najlepiej czuję się na boku obrony i to już jest gdzieś moja ta ulubiona pozycja, bo tam już od paru lat występuję i tam się czuję po prostu najlepiej. Nie wiem, jakby wyglądała sytuacja na wahadle, bo na tej pozycji nie grałem, bo nie gramy takim systemem. Ale myślę, że jako wahadłowy też bym się bardzo dobrze odnalazł. A jak generalnie to twoja pozycja zmieniała się w trakcie twojej kariery? No bo zaczynałeś w GKS-ie Katowice. Jak tam byłeś ustawiany? Bo wiemy, że w kolejnych klubach no, różnie z tym bywało. Zaczynałem od roli skrzydłowego, czy to na lewej stronie, czy na prawej. Chwila była też nawet i na dziesiątce. Jest gdzieś jeden występ, może nawet w pierwszej lidze na dziewiątce bodajże. Trener Brzęczek widział we mnie szóstkę, ósemkę, także różnie to było, ale myślę, że najbardziej odnalazłem się gdzieś tam na tej lewej stronie obrony. A jak po dłuższym czasie odnajdowałeś się w meczu z Polkowicami na lewej stronie pomocy? Bo miałem wrażenie, że czasami przy wyrzucie z autu chciałeś iść po tą piłkę i ją wyrzucać. Tego typu właśnie automatyzmy, to co ma się w głowie, trochę na tym trudno zapanować. Jak ty generalnie się odnajdowałeś, bo ta pierwsza połowa no, trudna była dla całego zespołu i też chyba trudno taki twój występ na lewej pomocy ocenić przez pryzmat właśnie słabszej pierwszej połowy tak naprawdę całej drużyny. Myślę, że to było widać, że się nie odnajdywałem i gdzieś tam ciężko mi się brało, to absolutnie mnie nie usprawiedliwia, bo trzeba było zagrać dobry mecz i nie byłoby o tym w ogóle gadki, czy dobrze, czy źle, a gdzieś ta połowa nie wyszła i rzeczywiście miałem gdzieś tam automatyzmy, żeby troszkę bardziej z tyłu się ustawić, troszkę tak zaatakować z przyczajenia, ale musiałem grać wyżej i tak to wyglądało. W meczu z Opolem wróciłeś na swoją nominalną pozycję. Zmieniło się nieco to ustawienie, bo szczególnie w tej fazie atakowania gramy 1-4-3-3. To ma dla ciebie duże znaczenie, dużą różnicę dla lewego obrońcy? Myślę, że nie. Po prostu na pierwszym miejscu gdzieś tam u nas wśród obrońców jest, żeby przede wszystkim wybronić sytuację i w miarę możliwości później podłączać się do ataków i takie są nasze założenia, chcemy grać ofensywnie i tak będziemy ciągle grać. Jak generalnie odbierasz ten ostatni mecz z Opolu, bo patrząc na przebieg meczu, to, że zdobyliśmy bramkę w 90 minucie, można powiedzieć ok, niezły remis. Natomiast biorąc pod uwagę przebieg meczu, te trzy poprzeczki i to, w jakiej jesteśmy sytuacji w tabeli, to chyba traktujemy ten remis jako porażkę. Jak z swojej perspektywy szczególnie ta pierwsza połowa wyglądała, bo z trybun mieliśmy takie wrażenie, że czasami brakowało takiej wymienności podań, szczególnie na połowie rywala. Ciężko było więcej podań wymienić i czasami brakowało takiego dopieszczenia tej piłki, bo nawet ty miałeś taką sytuację, gdzie z lewej strony dośrodkowałeś, no a ta piłka niestety gdzieś opuściła boisko. Podobnie to odbierasz? Tak, myślę, że zagraliśmy, to już trener nam też powiedział, zbyt asekurancko zagraliśmy, za dużo gdzieś tam krótkich podań, mało, tak jak mówisz, zdobywania tej przestrzeni do przodu i kreowania tych sytuacji. Obie drużyny, myślę, w pierwszej połowie bardziej się badały, a nie o to w tym wszystkim chodzi.
Pamiętamy to ostatnie zwycięstwo nasze 11 marca z Zagłębiem Sosnowiec. Czy w tygodniu, wychodząc na mecz, to siedzi w głowach, że od ponad miesiąca wygrać nie potrafimy? Bo to też, patrząc szczególnie na te pierwsze połowy, bo w drugiej wyglądamy zdecydowanie lepiej. Czy to ma jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się w pierwszych minutach meczu? Myślę, że absolutnie nie. Każdy mecz jest inny i czy po serii zwycięstw, czy remisów, porażek, wychodząc na boisko, zawsze jest jeden cel i myślę, że każdy z nas w drużynie ma tak samo poukładane, że wychodzimy po prostu wygrać, czy to po trzech zwycięstwach, czy po trzech porażkach. Poznaliśmy już opinię Wołka po meczu z Odrą. Posłuchajmy teraz, co po remisie w Opolu powiedzieli Daniel Rumin i Przemysław Pitry. Myślę, że na pewno możemy czuć spory niedosyt. Byliśmy drużyną dużo lepszą, mieliśmy dużo dobrych, 100% sytuacji, które powinniśmy strzelić i powinniśmy dzisiaj wygrać tutaj. Punkt jest zawsze punkt. Natomiast boli to, że nie wykorzystaliśmy swoje sytuacje, bo gdyby tak wykorzystać 1-1 sytuacje, które stworzyliśmy sobie na meczu z Odrą, to ten mecz powinniśmy wygrać 4-1. Ale tak jak mówię, no też trzeba przecenić ten punkt, bo zdobyliśmy bramkę w 93 minucie. Na pewno troszkę minut jeszcze brakło, bo widać było po chłopakach, że chcą wygrać ten mecz. Dali siebie maksa i no trochę żal, ale tak jak mówię, no wiemy, nad czym pracować dalej. Wołek, musimy jeszcze wrócić do tego, co działo się kilka tygodni temu. Jest piątek, po meczu z Arką wchodzi do szatni prezes, informuje was, że trener Derbin odchodzi, trener żegna się z wami. Takie pierwsze myśli, które pojawiają się w głowie, to jest smutek, żal, refleksja czy taka sportowa złość? Ciężko powiedzieć. Na pewno jakaś refleksja i przemyślenia też swoje. Myślę, że każdego zawodnika, co kto mógł zrobić lepiej, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić. No a później już trzeba się z tym pogodzić, zakasać rękawy i pracować dalej, niezależnie od sytuacji, jaka jest w klubie. Pytam też w takim kontekście, że wcześniej z trenerem Derbinem współpracowałeś w GKS-ie Bełchatów, no i też tutaj no, w GKS-ie ty byłeś takim jego podstawowym zawodnikiem, można powiedzieć takim żołnierzem chyba wręcz. Można tak powiedzieć, trener podejmował taką decyzję, gdzieś mu pasuje do jego koncepcji, do taktyki, dlatego takie jego wybory, a ja starałem się zawsze wykonywać te zadania. Przychodzi trener Zadylak, mało czasu ma do meczu z Polkowicami. Teraz nieco więcej czasu mogliście przepracować. W zasadzie codziennie są odprawy. Dużo chyba takiego czasu spędzacie na ustawianiu, na przestawianiu już na boisku. Dla was zmiana trenera jest taką rewolucją, dużą zmianą, czy powoli się już po prostu w tym wszystkim odnajdujecie? Na pewno się w tym odnajdujemy. Część chłopaków już pracowała z trenerem, także mniej więcej wiedzą, jak to wygląda. Kto nie pracował, ten już się przyzwyczaja, już się adaptuje do tych jednostek treningowych i jeśli dalej pójdziemy tą pracą, to na pewno przyniesie efekt. Nie chcę absolutnie, żebyś porównywał, bo wiadomo, zawodnikowi to nie wypada. Natomiast czy jest duża różnica? Te treningi wyglądają inaczej. Generalnie trener Zadylak ma zupełnie inną filozofię. Czy tutaj widzisz też pewne elementy zbliżone do trenera Derbina? Znaczy ja na ten temat w ogóle bym się nie chciał wypowiadać. Na pewno co jest jaka jest różnica? Myślę, że jest większa intensywność treningu u trenera Zadylaka po prostu. Okej, no to jest także drugi trener, Przemysław Pitry. 10 lat temu wchodzisz do szatni pierwszego zespołu. Jest taki mecz rozgrywany 27 maja 2012 roku przeciwko Sandecji Nowy Sącz. No i w składzie Gieksy mamy takie nazwiska jak Gorczyca, jak Kamil Szymura, jak Gierczak, jak Pietroń i właśnie Przemysław Pitry. Wtedy trener był taką osobą, która w szatni młodych ustawiała? Tak, ustawiała młodych. Można tak powiedzieć, że trener był taką osobą, na pewno miał bardzo mocną pozycję w klubie, w szatni, bo robił dobre liczby, bronił się wynikami, także był jednym z liderów tej drużyny. Generalnie 10 lat
temu to wejście było ciężkie dla tak młodego zawodnika, bo wiemy teraz, że młodzi zawodnicy w obecnych czasach mają zdecydowanie łatwiej wchodzić do szatni pierwszego zespołu, jak to wyglądało wtedy, no bo mamy przynajmniej przykład Jacka Gorczycy, który jest człowiekiem niezwykle charyzmatycznym. Jak młody Krzysiek Wołkowicz w szatni z takimi nazwiskami, z takimi osobowościami się odnajdywał? Myślę, że to było dla mnie duże wyzwanie na początku. Pamiętam taką sytuację zresztą jak Jacek Gorczyca, już teraz nie pan, po prostu Jacek Gorczyca, kazał mi odkurzać jakieś tam pomieszczenie gospodarcze, coś w takim stylu, ale myślę, że starszyzna mnie ogólnie bardzo dobrze przyjęła i szybko stałem się jednym z zawodników, którzy dobrze się odnajdują w tej szatni po prostu. Na pewno pomogła ci gra, no bo w kolejnym sezonie już grałeś regularnie, natomiast to były jeszcze takie czasy, gdzie młodzi mieli chrzest, bo mówiłeś o tym odkurzaniu, to było w ramach takiego chrztu, przywołania młodych do porządku, czy po prostu no Jacek Gorczyca miał akurat taki pomysł, taki kaprys? Nie, to było po prostu wołanie młodych do porządku, zawsze musiało być wszystko na tip-top. To poznaliśmy już wersję Krzyśka Wołkowicza, to przekonajmy się, czy podobną wersję zdarzeń przypomina sobie trener GKS-u Tychy Przemysław Pitr. Trochę czasy się zmieniły wtedy, gdzieś tam wejście tego młodszego zawodnika do szatni. No nie było łatwe, dużo mocnych charakterów w tym czasie, też klub GKS Katowice, gdzie naprawdę marka dość mocna. Ale tak jak mówię, no jeżeli chodzi o tych młodych, no wiadomo, że nie mieli łatwo, ale to gdzieś tam wszyscy z nas przychodzili wcześniej. Wszyscy z nas gdzieś budowali się właśnie poprzez taką szatnię w seniorskim zespole, bo jednak łapać takiego mentala i wytrzymywać w takiej szatni, jak była wtedy w Katowicach i do tego grać, bo z tego co pamiętam, Krzysiek akurat bardzo wiele meczy wychodził w pierwszym składzie, to naprawdę fajna rzecz. To naprawdę fajna rzecz, a tak jak mówię, czy tam było ostro, czy nie ostro, o tym zapomnijmy. Kiedy teraz masz okazję rywalizować przeciwko GKS-owi Katowice, jest taki dodatkowy sentyment, dodatkowy smaczek? Gdzieś te wspomnienia wracają? Na pewno smaczek, bo będziemy rywalizować z trenerem, który mnie prowadził w GKS-ie Katowice, trenerem Górakiem, jeszcze też dyrektorem sportowym, trenerem Góralczykiem, także to fajnie będzie się na pewno spotkać, porozmawiać, no ale tak jak mówię, na boisku już nie ma przyjaciół, nie ma kolegów, to albo przed, albo po meczu będziemy rywalizować troszeczkę w innej formie, już teraz jako ja gdzieś tam na swojej początkowej drodze, jako tego przyszłego trenera, można rzec, trener już gdzieś ze swoim doświadczeniem, bagażem doświadczeń, także no, będzie na pewno miło. Trener Górak, bez wątpienia osoba, która w twoim piłkarskim życiu odegrała bardzo ważną rolę. 10 lat temu wspólnie z Alanem Czerwińskim wprowadzał was z juniora do seniora. Jak generalnie to przejście z juniora do seniora wyglądało? To było łatwe, przyjemne, czy wręcz przeciwnie? I jak konkretnie, w jaki sposób pomagał wam trener Górak? To na pewno nie było łatwe, bo to było takie po prostu zderzenie się już z taką mocno dorosłą piłką, tym bardziej, że wcześniej ja czy Alan nie występowaliśmy w seniorach, chociaż Alan chyba był w rekordzie Bielsko i tam miał styczność z seniorami. Ja na przykład nie miałem w ogóle, przeskoczyłem etap rezerw i trafiłem prosto do pierwszej drużyny i trener wiadomo, pomagał nam jak tylko mógł. Starał się, żebyśmy się nie stresowali i po prostu dawał nam dużo szans. Jeśli chodzi o GKS Katowice, no to w sumie w tym klubie masz 126 spotkań, 10 bramek. W 2017 roku pożegnałeś się z klubem z Bukowej. Kiedy przychodzi do meczu derbowego, szczególnie z GKS-em Tychy, to jest taki moment, że telefon trzeba na chwilę wyłączyć, no bo masz wielu znajomych pewnie wśród kibiców GKS-y. Rozmawiacie, dyskutujecie na temat tego meczu, czy raczej jest taka mała cisza medialna? Raczej jest mała cisza medialna. Ja staram się też urywać ten temat. To jest po prostu kolejny mecz dla mnie. Są tam jakieś uszczypliwości ze strony znajomych, ale nie komentuję tego. Zostawiam to dla siebie i wybronię się po prostu na boisku. Czy to twoje najlepsze wspomnienie się zmieniło? Bo kiedyś wspominałeś taki mecz 13 września 2014 roku, to było
20 urodzinach w Bytowie wygraliście 4-1. Ty zdobyłeś dwie bramki, otwierając i zamykając wynik tego meczu. Najlepsze wspomnienie, czy może w młodzieńczych latach, właśnie z juniora do seniora, kiedy przychodziłeś, może stąd masz jakieś inne wspomnienie? Nie, chyba to jest na razie jedno z tych najlepszych. Mam nadzieję, że te wspomnienia będą jeszcze dużo, dużo lepsze i będzie ich po prostu dużo więcej. To jak wyglądają przygotowania do niedzielnego spotkania i co w szatni GKS-u Tychy mówi się na temat najbliższego rywala? Posłuchajmy i zobaczmy. Szybciej, szybciej wyjedź z tego, szybciej zmień! Tak, zmieniamy. Jeżeli chodzi o nasze przygotowania, to nie jest duży okres, bo to jest raptem 4 dni między jednym, drugim meczem takiego treningu i piąty dzień jest mecz ligowy, dlatego też staraliśmy się dobrze chłopaków zregenerować. Dzisiaj był taki mocniejszy dzień pracy, no jutro na pewno taktycznie ustawimy drużynę pod mecz z GKS-em Katowice. Na pewno popracujemy nad tym, co chcemy w tym meczu osiągnąć. Ostatni mecz Gieksy w Olsztynie, bardzo ważne zwycięstwo. Patrząc na same statystyki, można powiedzieć zwycięstwo szczęśliwe, no bo Stomil nie wykorzystał rzutu karnego, natomiast patrząc na przebieg tego meczu, to chyba w pełni zasłużone zwycięstwo GKS-u Katowice. Miałeś okazję oglądać to spotkanie w autobusie, może kiedy wracaliście po meczu w Opolu? Gdzieś tam zerkałem na wynik i na rzut karny. Rzut karny obejrzałem. No, czy ja wiem, czy szczęśliwe? Ja myślę, że nie można się kierować szczęściem czy pechem. Po prostu bramkarz Gieksy rzut karny obronił, a później to Gieksa atakowała i myślę, zasłużenie wygrała ten mecz. Na pewno siłą Gieksy nie jest defensywa, no bo aż 43 stracone bramki to obok Puszczy Niepołomice i tych trzech zespołów ze strefy spadkowej najgorszy bilans. Natomiast jest zawodnik, który ma już 8 bramek zdobytych, to jest Filip Szymczak. To jest zawodnik, na którego szczególną uwagę musimy zwrócić? Nie ma znaczenia, na kto ma ile bramek. My musimy po prostu zagrać na swoim poziomie. Przede wszystkim zero z tyłu i wykreować jakąś sobie sytuację, którą strzelimy i zdobędziemy bramkę i dowiedziemy ten wynik do końca. Myślę, że taki jest cel i więcej nie ma co na ten temat dyskutować. A czy dla ciebie generalnie to miejsce GKS-u Katowice jest małym zaskoczeniem? Bo jak sobie popatrzymy na skład, to tam jest wiele nazwisk, które grały w Ekstraklasie, no bo jest Kudła, jest Woźniak, jest Arek Jędryk, jest właśnie Szymczak, jest Figiel, Błąd. Roginić. Na papierze ten skład wygląda naprawdę na solidny, a tak naprawdę no Gieksa cały czas gra o utrzymanie. Oczywiście to zwycięstwo w Olsztynie im bardzo pomogło, natomiast patrząc na personalia, to chyba jest wynik poniżej oczekiwań. Nie wiem, jakie są cele w Katowicach na ten moment, ale ta liga jest, no jest jaka jest. Wszyscy wiemy, w zeszłym sezonie Łęczna też nie była absolutnie hegemonem tej ligi i zrobiła awans do Ekstraklasy, także myślę, że to jest specyfika tej ligi i nie ma większego znaczenia, kto w danym momencie jest w jakim klubie. A jakiego meczu w niedzielę się spodziewasz? Takiego meczu otwartego, czy raczej bardziej defensywnego? No, taki mecz typowy do jednej bramki, czy wręcz przeciwnie, emocji nie zabraknie? Jak myślisz, jak to spotkanie może wyglądać? Mam nadzieję, że otwartego meczu, a że to nasza drużyna szybko zabije te emocje i po prostu będziemy kontrolować to spotkanie. To Krzyśku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Państwu przypominamy o naszej akcji z naszym sponsorem. Wystarczy tylko założyć konto w aplikacji Superbet, następnie podać swój nick w punkcie kasowym i każdy z Was będzie mógł otrzymać darmowy voucher na mecz. A przypominam, że początek meczu w niedzielę o godzinie 12:40.
Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.